Cześć wszystkim, witam was w Gameplay Zone. Dzisiaj po raz kolejny Diablo 2. Jak wspominałem wam wcześniej, po długiej przerwie gramy sobie jeszcze raz w tą grę, patrzymy co się zmieniło, patrzymy jakie poprawki zostały przez tyle lat wdrożone do gry. Ja mam czarodziejkę, to jest chyba moja najlepsza postać, nie grałem nią kilka dobrych lat, tak jak i pozostałymi innymi postaciami. No i zobaczcie, nazwałem ją Sabina, siły 135, to dość sporo jak na czarodziejkę, zręczności 90, energii 115, żywotność 125, odporności na ogień, zimno, błyskawice i trucizny, to jest jakiś dramat. Minus 100, minus 100, to jest strasznie dużo, będę musiał uważać. Jeżeli chodzi o umiejętności, to moja czarodziejka jest takim klasykiem gatunku, czyli czarodziejką zimna. Ognista, zamarznięta kula, łącznie z jakimiś tutaj synergiami. Oraz mistrzostwo we władaniu zimnem, tarcze, które dają jakieś tam synergie. Jeżeli chodzi o błyskawice, no to tylko tarcza energetyczna albo aż tarcza energetyczna, burza z piorunami, przydatna sprawa, no i oczywiście mistrzostwo we władaniu. A jeżeli chodzi o ogień, no to mistrzostwo, hydry, nie wszystkie mam tutaj jak widzicie umiejętności. Grałem postacią bardzo dawno i tak dawno, że nawet nie załapałem się jeszcze na tą poprawkę, która umożliwia zresetowanie statystyk. Nie potrafię jakoś tego w czasie skojarzyć, bo minęło kopę dobrych lat. Na pewno czarodziejką wiem, że przeszedłem. Tak, przeszedłem wszystko. Jeżeli chodzi o piekło i poziom trudności. I to jest jedyna moja taka postać, którą wszystko przeszedłem. No i teraz czas na przedmioty. Zobaczcie. Paszcza piekła, rękawice. Dlatego kamień Jordana. Piękne odzienie Talraszy. Zestaw, fragment zestawu Talrasza. Drugi kamień Jordana. Wodołazy. Bardzo dobry sprzęt. Ścigacz burzy. Muszla burzy. No to duża obrona. Dlatego się zdecydowałem na to, a nic innego. Też nie mam nic innego. Oculus. Świetna sprawa. Czako przy odziewie Garlekina. I amulet Talraszy. To chyba najlepszy dla czarodziejki, jaki może być. A w alternatywie wielobarwny gniew. Z odpornościami. A propos moich odporności. A w skrzyni mamy Talrasze, część drugi, jakieś tam nagolenice, które zostały, wyjący kieł, drugie czako, żelazny junk bong, pierścienie, każdy z jakąś zaletą, mara, kalejdoskop uniwersalny, tu jeszcze jakiś inny i naszyjnik czaszki. I pytanie, czy on nie będzie lepszy od Talraszy. No, tyle, że Talraszy używam. No i tu też pytanie, co myślicie, czy nie lepiej byłoby zamontować na przykład Talraszę i mieć jeszcze tutaj 65% Magic Findingu z tego, co mam, czy po prostu iść na czako, które nam da 50. Bo tu na razie tylko jest uzupełnienie życia. Pytanie. Kwestia sporna. Tu mamy same kamyczki. Mamy też drugie czako. I pytanie, co chcemy robić tą czarodziejką. No ja nią przeszedłem już, więc w sumie pokusiłem się nawet, żeby też wejść na Battle.net i pohandlować troszeczkę. Stąd te przedmioty. Bo normalnie to jest ciężkie do zdobycia. Wszystkie odporności plus 20. Tak. Chyba wszystkie odporności plus 20 to jest na razie coś, co ja potrzebuję. Zdecydowanie. I mam troszeczkę broni. Trochę się pozamieniałem, trochę za runy, trochę znalazłem. No, w większości to pozamieniałem, z tego co pamiętam.
To znalazłem, to sobie teraz przypominam. Jest uroczy. I chyba to też. I to. Wielobarwny gniew. Natomiast większość, może też te rękawiczki, trudno mi sobie przypomnieć. Pamiętam, że czako, byłem zaskoczony, że mam dwa czako i dwa kamienie Jordana. Ale to głównie właśnie z handlu. No jesteśmy w drugim akcie. Radzimy sobie ok. Tutaj raczej problemów nie powinienem mieć w drugim akcie, jak się domyślacie. Atma tutaj blokuje. Geglasz. No i cóż, pokażę wam moje umiejętności. Tradycyjnie tarcza, kula many i burza zaraz. To taki zestaw dla czarodziejki. Przywołajmy sobie jeszcze najemnika. A więc jednak jesteś z powrotem, co? No i ona jest z dość prostego poziomu, widzę. Czyżby było tak, że grałem tak dawno, że zanim wszedł patch, który spowodował, że można najemnika z aktu do aktu mieć? Dlatego nie mam. Trudno, nie mogę sobie przypomnieć. No, na razie się nim nie będziemy zajmować. A chodźmy na kanion maga. No i zobaczmy, jak sobie radzimy w piekle. Może jeszcze będę zaskoczony, że źle. Może tak być, wszystko możliwe. No nie, radzimy sobie bardzo dobrze. Tu jeżeli chodzi o potworki, zobaczcie to. O, jednak nie tak dobrze. Popatrzcie, jaki numer. Ale numer. Pochwaliłem się i od razu umarłem. Ale numer. W drugim akcie. Teraz zadacie mi pytanie. No dobra, no to jak ty tu przeszedłeś to wszystko, nie? Nie pamiętam, przyznam szczerze, czy to było granie solo, czy w drużynie. Wydaje mi się, że solo, że tą postacią tylko handlowałem na Battle.necie. Naprawdę nie pamiętam. A może to była po prostu taka ciężka haruwa, tak jak druidem, którego wam pokazałem. Nie pamiętam. W każdym razie teraz to się zdziwiłem, bo wyszedłem i umarłem. I widzę, że muszę w jakieś uzbrojenie zainwestować. No, ale taka typowa ze mnie czarodziejka, czyli chodzę i tą kulę rzucam i uciekam przed oszczepami. Ewentualnie właśnie jak się pojawi ktoś, jak to monstrum, miażdżyciel, no to wtedy jakoś bardziej uciekam. No, może gdybym lepiej pohandlował, to bym troszeczkę więcej miał tutaj przedmiotów, chociaż tak one są bardzo dobre. No, są jedne z lepszych kula Oculus. No jest chyba jeden z najpopularniejszych przedmiotów dla czarodziejki. Myślę, że też te odporności tutaj robią swoje. No i tego miażdżyciela nie mam czym załatwić. Trzeba tym pociskiem. Ale za słaby. No i pytanie, czym w takim razie? A już wiem, słuchajcie, ja sobie to przypominam. Już wszystko pamiętam. Ja tą czarodziejką grałem jeszcze wtedy, kiedy nie wyszła poprawka patch z niewrażliwościami. No i ja sobie tak mądry wymyśliłem, spokojnie, pyk, najlepszy czar, no to gramy. No i oczywiście levelowałem zamarzniętą kulę i wszystkie potworki padały, no z jednym tym się chodziło, tam wiadomo, jak ktoś raz na czas się trafił z niewrażliwością na zimno, był jakiś problem, ale niewielki. Ja potem miałem dość duże problemy, jak weszły te niewrażliwości, bo nie weszło wtedy resetowanie statystyk. No ja miałem postać zrobioną na zimno, nie dało się tego cofnąć, tak to wyglądało. Tak jak tu widzicie, tak wyglądało. Nic się z tym nie dało zrobić i tych obrażeń nie miałem. No i zacząłem handlować na Battle.necie, żeby móc cokolwiek zrobić. I sprzedawałem te przedmioty, które miałem, część jeszcze tam grałem, na koszmarze starałem się znaleźć. No aż w końcu minął ten czas, gdzie odłożyłem Diablo 2, grałem w inne gry. No poza tym praca i inne obowiązki. No i ja nie naprawiałem tej postaci, nie resetowałem statystyk, tak jak mógłbym to teraz zrobić, nie patrzyłem na
na to, co da się zrobić z tych przedmiotów, one są wyśmienite. Przynajmniej się tak wydaje, to nie, że jest tym jakiś samochwała, ale jednak one są dość dobre. No tylko, że mam źle rozplanowane umiejętności, bo znów, zobaczcie, potem przyszedł ten patch z synergiami, a ja dopakowałem, proszę, zamiast synergię, no to kule. A prawda, tylko w mistrzostwo, które poprawia tylko tam 5% i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mam na przykład nic poważnego z ogniem, a urok to jest wyjątkowo dobra rzecz, zaklinać siebie i na przykład najemnika, który też jest od ognia, ognisty piorun i tak dalej, i tak dalej. Więc mam te błyskawice, mam te wszystkie rzeczy tutaj, ale mimo wszystko no, nie mam czym załatwić tych potworów. No, mogę ich tu przypiec troszeczkę infernem, bo inferno widzę, że jest tu na dość sporym poziomie. No i mamy na zmianę inferno i zimno. No i spróbujmy. Jak się trafią odporni na zimno, no to... O, na trucizny. O, jaki miażdżyciel, no to będzie wiadomo jakiś problem. O, ale jest tak mocny, że zobaczcie. To jest fenomenalne, że ja mu nic nie mogę zrobić. Pomimo, że jesteśmy na piekle, ale w drugim akcie. I podejrzewam, że teraz, w międzyczasie tylu lat, w sumie może wy to wiecie lepiej, weszło ileś tych różnych poprawek, które jeszcze dopakowały pewnie potwory i się okazuje, że te przedmioty, które mnie się wydają, że są super, no to się okazuje, że jednak nie. No bo to mi się w głowie nie mieści, żeby ja nie mógł nic takiego miażdżycielowi zrobić, nawet mając tyle przedmiotów. No ale tak jest. Spróbujmy jednak pobłyskać. No i nic. I namiażdżyciela nic. No, ciekawa sprawa, to trzeba przyznać. Troszkę robactwa możemy natłuc, a ich nie natłuczemy. Teraz, gdyby te robaki miały niewrażliwość na zimno, a prędzej czy później się takie pojawią, przynajmniej mamy tu bossa, to by zrobił to porządek, no to ja byłbym zupełnie bezradny. Na pewno znacie dużo różnych buildów czarodziejki, od błyskawic, od ognia, mieszanych. Nawet słyszałem o buildzie czarodziejki, która atakuje wręcz siłowo. Strasznie jestem jej ciekawy. No, mam kilka takich przedmiotów, jak widzicie. Można zresetować... można zresetować postać tymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o umiejętności w akcie pierwszym. Łóżkę chcę podnieść, ale nawet nie mam miejsca, tak mam tu wszystko zapchane. Już wiem, skąd się to wszystko tutaj u mnie wzięło. No nie ma jak przekładać itemów z postaci do postaci, to nie jest Diablo 3, a uważam, że to było super, że się miało taką skrzynię właśnie dość dużą, gdzie można te przedmioty sobie trzymać. No i wypadają jak na piekło i taką umiejętność, to bardzo szybko, no a oprócz miażdżycieli, no nie mam co na nich zrobić, to jest strasznie śmieszne. No i chyba będzie tak jak z druidem, że będę musiał usiąść, ale to już w następnej grze. Ale to tak naprawdę usiąść i zastanowić się, a może zamiast czarodziejkę od zimna, to ja sobie zrobię miks błyskawice i ogień. I zrobię coś takiego nie mainstreamowego. Możecie mi napisać kilka porad w komentarzu albo przesłać jakiś link, będzie mi bardzo miło. Wskrócicie mi drogę poszukiwań. Sam ja mogę się zastanowić, co tutaj zrobić, ale wydaje mi się, że jak już to jest opracowane na tyle sposobów, te połączenia, to że lepiej już je wybrać, zwłaszcza na tym etapie, gdzie mamy tyle punktów i nie musimy tego robić sukcesywnie względem potworów. No i wtedy zaczniemy przechodzić, zrobimy sobie balrany, albo pójdziemy na hrabinę. Poradzimy sobie z każdym typem potworów. A zobaczmy jeszcze o flaską wielobarwnym gniewem. Dajmy może sobie... No dajmy to inferno. I ono tak piecze i zobaczcie, tyle obrażeń i nic. Śmieszne, że na początku kilka strzałów i leżałem i nie żyłem. No ciekawa sprawa. No reset tych umiejętności postaci jest tyle dobry, że... No, normalnie trzeba byłoby, okej, okay, no to ja gram jeszcze raz czarodziejką, o kolejny raz, to może coś takiego wypadnie. Jeszcze raz tu muszę grać czarodziejką, prawda, żeby już, o, pole, zapomniałem, w sumie tym polem można sporo, że trzeba grać jeszcze raz czarodziejką, już sobie ustawić tego builda, żeby on był taki naprawdę okej. Okay.
a nie tutaj naprawiać stare postacie, ale to przecież nie o to chodzi. Jak tu mamy przedmioty, nie musimy ich przekładać. A będziemy naprawiać. Chociaż niektórzy kombinowali, były takie triki kiedyś na Battle.net, że można było wejść daną postacią do gry, gdzie byli inni gracze, skitrać się gdzieś w kącie, na przykład w akcie pierwszym lądu najpopularniejszy, porozrzucać sobie dwa przedmioty. Wejść drugą postacią, no i te przedmioty pozbierać. I tak sobie ludzie przekazywali, albo prosili kumpli, a słuchaj, dam ci przedmiot, no to teraz pomóż mi, ja go muszę przełożyć, bo na przykład znalazłem, o, tak jak ja, druidem, siekacze Bartuka. Znalazłem sobie siekacze Bartuka, mam zabójczyni, to ja sobie przełożę, no bo jak żeby, czy prawda? No, coś wypadło? Więc tak też ludzie robili. No, ale mimo wszystko my możemy sobie zrobić reset. Będziemy grać jeszcze, pokażę wam mody do Diablo w innych filmikach, linki znajdziecie w opisie. No to teraz mnie będą gonić, a ja im nic nie mogę zrobić, że chcę. Mogę się co najwyżej, kurde, przeteleportować do miasta. Nie mogę nawet nic podnieść żadnego przedmiotu, to też bardzo ciekawe. Chodźmy do Fary. Na wszystkie. Naprawmy się. Orzeczenie Talrasha. Może uda mi się też odkopać swoje postacie z zamkniętego Battle.netu. Bo tutaj otwarty Battle.net, no to są te postacie, którymi gramy w grze. I to by było super, bo ja bym sobie przypomniał, co tam było, jakieś inne postacie, no i tam już wszystko jest, wiadomo, z tego, co zdobędziemy w grze i powymieniamy się z graczami, bo taka zresztą idea, i gry zespołowej, gdzie każdy może dołączyć. Ale pogramy też zawodowcem, może zaczniemy przechodzić od początku zawodowcem całe Diablo. Nie wiem, co wy na to, jaką postacią, dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Tymczasem zobaczmy, jak sobie radzimy w innym akcie. Strasznie jestem ciekawy. No to, że tutaj nie mam żadnych waypointów, to mnie też zastanawia. Być może był ktoś wtedy i grałem w drużynie. Ktoś, kto mi pomagał. I temu ja na przykład mam zrobione te questy. Mogło tak być. No, naprawdę, słuchajcie, nie pamiętam. Znacie wszyscy te triki. No dobra, wyjdźmy i zobaczmy. Wyjdźmy do Harrogat. Aha, kolejni, którzy mają na zimno, że tak powiem, odporności. Nie wiem, co zdziałam z nimi. Zobaczmy, że mogę się wyteleportować i pouciekać. Ale wydaje mi się, że dzięki tym zdolnościom i umiejętnościom, które mam, SMS-y, sorry, na pewno byłbym dobrym graczem player versus player. Myślę, że nie dałbym sobie tak łatwo po głowie ubić. Co prawda wiadomo, że każda czarodziejka, która ma burzę, która jest samonaprowadzająca, no to ma trochę fory. Tak samo jak paladyn też ma troszeczkę forów z tym jednym uderzeniem. Chyba to jest jakiś niebiański cios, to się coś takiego nazywa. A, chodźmy na drogę starożytnych. Więc ma pewne fory. No ale nic. Mamy tu z potworkami. O, popatrzcie, wszyscy niewrażliwi na zimno i nic im nie mogę zrobić totalnie. Nic. Taką mieć czarodziejkę i nic nie mogę zrobić. Dobra. No i pytanie, który powinno się mieć poziom, będąc na piekle w piątym akcie? Nie mam pojęcia, przyznam szczerze. Niby tam ktoś prowadził kiedyś jakieś statystyki, ale ja nie wiem. No zobaczcie, jeszcze raz pokażę bronię. Bing bang. Ale to zimno. I chyba nie dla mnie. To jest coś wymarzonego dla nekromanty na koszmarze. Popatrzcie jeszcze, jakie duże obrażenia od ognia. Eteryk niestety. Ale dzięki temu olbrzymie obrażenia. Można go przyoszczędzić i trzymać nie do ataku wręcz, tylko tak po prostu.
tkacze zamętu. Bardzo dobra sprawa, jak na poziom 30, zobaczcie, można to w czwartym akcie na normalu zdobyć. Plus 1 do urok, 2 do burza z piorunami, 2 do poziomu czarodziejki. Świetna rzecz, jeszcze miejsce na klejnot. Szpic glifu, to też coś dobrego, ale dla Amazonki oszczepowej. No i rękawiczki, zwiększenie maksimum manu 40%. I tu jest moc paszcza piekła Meteor. Okej, okay. To mam. No, broni wiecie jakie ma. A może słuchajcie, minęło tyle czasu, że mnie się wydaje, że ja nie wiadomo co ja mam tą czarodziejką, a tu się okazuje, że to jest jedna wielka lipa po tych wszystkich patchach, że wprowadzili nie wiadomo jakie bronie, albo że wszyscy już jadą na słowach runicznych, czy na craftingu, i że ja to się cieszę, że mam takie czako, które wydawało mi się przez pół życia jak gra w Diablo dobre, a teraz, że ludzie mają lepszy sprzęt. O, widzę, że tu nawet kogoś mi się udało nakosić i to nawet z levelu 90. Może to tak jest, słuchajcie, a nie, że ja tutaj wyszedłem taki dumny i się przekonałem, prawda? Tak samo no, z pierścieniami. No, jest ten kamień Jordana, daje jeden do umiejętności, ale zwiększa manę, ale być może jest więcej lepszych przedmiotów, na przykład te, które dodają do odporności. I tu na przykład jest mój problem, że poszedłem w umiejętności, bo to jest deficyt, a tutaj odporności na trucizny, błyskawice, zimno i ogień to jest tak naprawdę mój problem, bolączka, no i mała ilość życia. Ale z drugiej strony nic innego nie znalazłem. No, mam tyle, co widzicie. I w praktyce, dopóki się nie przeszkolę, jeżeli chodzi o umiejętności, to podobnie tak jak druid, który mam, to niewiele jestem w stanie zrobić, ale zajmę się tym. Będę wam naprawdę wdzięczny za jakieś rady, za jakiś ciekawy build. Słuchajcie, możemy też eksperymentować. Widzicie, jakie mam przedmioty, dajcie znać. Chętnie was posłucham. Ja też coś poczytam. No niewiele wam jestem w stanie pokazać takiego gameplaya, tą moją czarodziejką, bo każdy, kto się trafi, kto ma na przykład odporność na zimno, no to ja jestem bezradny, trochę też tak jak druidem, tylko że druidem tam jeszcze mam Armagedon, mam Miśka, to jakoś idzie, no ale tą czarodziejką to już w ogóle nie. Albo jest ktoś, kto gdzie łatwo mogę pokonać, albo po prostu jest jeden problem. O, i z odpornościami, widzicie, bo one atakują błyskawicami i jestem na poziomie piekło, ale jestem w pierwszym akcie. O, litości! W pierwszym akcie na poziomie piekło i mimo wszystko, jak obrywam, to bardzo porządnie. I dla mnie lekcja, bo mi się wydawało, że mam super przedmioty, ale albo źle poukładane, albo słuchajcie, ze mną jest coś nie tak. Jeżeli chodzi o runy, zapomniałem, pól. Runa pól oraz z tych chyba najmocniejszych, o ile dobrze pamiętam, to jest runa pól, którą ma i... Aha, i tylko runa pól. To chyba musiałem wszystkie lepsze runy wymienić na te przedmioty. Albo gdzieś znalazłem, może hrabina mnie obdarowała tym. Trudno powiedzieć. No, to nawet nie mam jak skonstruować dobrze słów runicznych. Chyba to tak było. Albo, już wiem, mogło być też tak. I chyba tak było. I znów sobie, słuchajcie, przypominam, że ja tą postacią przecież zacząłem grać jeszcze zanim wyszedł dodatek Lord of Destruction. I ja tą postać konwertowałem. W związku z tym przez całą grę nie miałem możliwości w ogóle znaleźć run, bo ich nie było. No i mam Ral Ord Tal, pewnie gdzieś jakąś Tal Ral wydałem, czyli to, co się dostaje w akcie 5, ale całą resztę nie. No i tarcza mogłaby być lepsza, to też prawda. W alternatywie, no i moja zbroja na pewno też. No, zbroja szwankuje, bo ona ma wysoką obronę, ale wiem, że to nie jest na przykład słowo runiczne Enigma, które pamiętam, czy inne. No i najemnik. To jest kolejna rzecz, którą musiałbym zmienić, bo to jest jakieś nieporozumienie. Najemnik z pierwszego poziomu? I chyba najemnik, o ile dobrze pamiętam, kolejną rzecz, którą sobie przypominam, tak, to już tak dawno grałem tą czarodziejką, że chyba wtedy nie można było mieć najemników.
że najemnik to się pojawił chyba w Lord of Destruction. Możecie mnie poprawić, jeżeli nie mam racji, ale no jestem prawie pewny. I w związku z tym też ten mój najemnik nie miał możliwości przez całą grę, żeby levelować. Dlatego jest na tak niskim poziomie. Na 9, bo nie miał kiedy levelować. Stąd się to wzięło. No bo jak postać przekonwertowałem, to pewnie miałem problem, żeby przejść do 5 aktu. Ktoś mi mógł pomóc w drużynie, bo się do kogoś dołączyłem na otwartym battlenecie. Ubiliśmy kogo trzeba. A problemy zostały. Podejrzewam, że to tak było. A potem zacząłem się wymieniać tymi przedmiotami. W międzyczasie te dwa ucha, które mam. No i to prawdopodobnie tak było. A teraz postać do resetu statystyk. Czyli właściwie powinienem tu, skoro już jestem. Reset atrybutów i umiejętności. Ale to już następnym razem, jak będę grać czarodziejką. Dajcie znać, co myślicie, jaki build proponujecie. Co mogę wykorzystać z tych przedmiotów, które mam. A może powinienem zrobić jakąś ich roszadę. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady. Możemy też eksperymentować. Tymczasem z gameplaya, cóż, wybiliśmy trochę robactwa z aktu drugiego, pouciekaliśmy przed bestią i przed bestiami z aktu pierwszego. Modliliśmy się, żeby nikt nas jakimiś czarami nie atakował, bo wtedy bym umarł, tak jak zresztą się to zdarzyło raz, co było bardzo dla mnie zaskakujące i śmieszne. No ale będziemy dalej grać tą postacią. Tymczasem zapraszam Was do innych filmików, zapraszam Was do innych playlist na Gameplay Zone. Zobaczcie, bo gramy też w różne inne gry. Gramy w Strongholda, gramy w Heroes of the Storm, gramy w Warcrafta czy Reforged, gramy w Anno, gramy w War Robots i jeszcze będziemy grać wiele, wiele innych gier. Tymczasem na dzisiaj to tyle. Będzie mi miło, jak postawicie łapkę w górę, dodacie mi otuchy. Możecie zasubskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!